Siemanko, z tej strony Wojciech i witam Was w trzecim odcinku serii FIFA 13 Wyzwania. Niestety nie będę miał dla Was w tym odcinku bramek, ale za to widzicie tutaj skład, to jest komentarz, który wygrał, czyli jest to Neuer, Marcelo oraz Sergio Aguero. Generalnie no to bardzo ciekawy skład jak dla mnie. Bramek nie ma z tego też powodu jak ostatnio. Będę się starać, żeby zamówię w tym tygodniu jeszcze części na weekendzie jakoś i będę starał się włożyć do komputera, także możecie mieć nadzieję, że sobie go nie spalę i wszystko będzie ok. I wtedy już będę miał piękny, śmigający komputer, który do tego prawie jeszcze zmienię neta na około 10 razy szybszy, dosłownie. Więc no, różnica będzie spora. I wtedy już będą ślicznie bramki, zabiorę się za kompilację i tak dalej. Ja w międzyczasie jeszcze parę projektów, do których nie mam potrzeby takiego gameplayu jeszcze zamierzam zrealizować, zanim te części przyjdą i zanim to wszystko załatwię. A więc zaczynamy od obrony. Na obronie mamy Davida, nie Davida Luiza. Co ja gadam? Co ja? Nie, tak, mamy Davida Luiza. Jejku, co ja w ogóle nie? To ja pomyliłem się składy. Felipe Santana jest na obronie. 81 tempo, wiadomo. Nie ma chyba lepszego obrońcy w lidze niemieckiej, moim zdaniem. Przynajmniej Boateng jako prawy środkowy obrońca. Prawy obrońca to oczywiście Łukasz Piszczek, czyli najlepszy prawy obrońca w Bundeslidze. I nie mówcie, że nie, bo tak jest. Jest lepszy od Lama, jest szybszy, jest lepszy. SPD na prawej stronie mamy. Mamy SP, który zgarnia idealne zgranie dzięki bardzo dużej ilości mocnych połączeń. Drugim SPO będzie Mario Götze, który właśnie daje idealne połączenie Gundoganowi. Tutaj SPD-kiem będzie ulepszony Sandro z Tottenhamu. Mam tutaj dwie wersje, natomiast postanowiłem, że użyję tej lepszej. A wiadomo, że jak jest lepsza, to czego nie używać tej lepszej, świecącej karty Sandro. I to właśnie ona wędruje do składu. No. SPO drugi to jest Nasri. I środkowym napastnikiem może być albo Tevez, albo Lukas Podolski. Żeby Gundogan miał idealne zgranie, to używam Podolskiego. Ale gdybym przesunął Gundogana na SPD i wstawił tam Teveza, to również zgranie byłoby takie jak trzeba. I tak w sumie wygląda skład. I jak mówiłem, nie ma bramek, bo nie chcecie naprawdę oglądać tego, co udało mi się nagrać. Generalnie skład jest bardzo dobry, jest świetnie zbalansowany. W każdym miejscu tak naprawdę są zawodnicy, albo mający, wszyscy praktycznie są szybcy, czyli wiadomo, ja jestem ucieszony. Tu są cztery gwiazdki razy cztery chyba, czterech zawodników czterema gwiazdkami. Zgranie jest idealne. Zawodnicy są generalnie mocni, dobra, silna obrona, szybki atak, dobry bramkarz, podstawa. W sumie to by było na tyle. Piszcie komentarze i obiecuję, że następny odcinek wyzwań ukaże się ze świetnym, płynnym gameplayem. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia. Zostawiajcie komentarze pod tym. I zawodnik, którego tam napiszecie, to jest moja prośba. Nie przyjmę komentarza, w którym któryś z zawodników będzie Brazylijczykiem, Niemcem lub będzie ogólnie z ligi niemieckiej lub niemieckiej. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.